drodzy, kochani uczniowie. Stoję tu przed wami podczas bardzo uroczystej chwili, podczas waszego balu spodziewanego. Balu, który symbolicznie mówi, że nas pozy nie przychodzicie do matury. Nie pozostaje mi zatem nic innego, jak życzyć wam, żeby to wam nawet poszło jak najlepiej, oraz życzyć wam, żebyście te stopy wykorzystania najlepiej możecie, żebyście po tej maturze dostali się na wyłożony sposób. Ale dzisiaj nie do nas. Moi drodzy, po raz pierwszy spotkaliśmy się 1 września 2019 roku. Niecałe 4 lata temu. Przeszliście jak rodzice. A stoją przede mną piękni, młodzi, zdolni, wspaniali ludzie. Jestem zachwycona tym, jak wyglądać. Panowie pięknie strojone mundury, przepraszam, garnitury. Dziewczęta w pięknych stopniach, wspaniałe makijaże, ceremonie. Moi drodzy, czy pamiętacie ten 1 września 2019 roku? Czy pamiętacie swoją pierwszą klasę? Pierwszą piątkę? Czy pamiętacie swoje pierwsze publiczne wystąpienie? Wiem, że nauka w naszej szkole była przeogromnym wyzwaniem. Ale chciałam wam powiedzieć, że staliście się z tego zadania wspaniale. Jestem z was niezwykle dumna. I z ogromną radością tutaj przyjąłam z wami. Moi drodzy, my jako nauczyciele pośrednio mamy też ogromny zaszczyt, że możemy z wami być przez 4 lata jeden, a pięknie się rozwijać i rozwijać. Cóż na tym my jako pedagogi możemy wam życzyć? Życzymy wam, żebyście na ścieżkę dorosłości wstępowali bardzo dobrym kompasem życiowym. Życzę wam, żeby ten kompas pokazywał wam samą dobrą drogę, żeby was odpowiednio wcześnie ostrzegał przed różnymi trudnościami na pamięć życiowymi. Życzę wam, żebyście po tej drodze zaszli z kimś bliskim swojego domu. Kochani, życzę wam też, żebyście wszystkie znajomości, przyjaźnie, które tutaj zawarliście, żebyście mogli je zabrać ze sobą w tej szkole. I żeby one wami przetrwały przez długie lata. Mam też takie małe marzenie. Wierzę w to, że kiedy już otrzymacie dyplomy, będziecie mieli swoje pierwsze sukcesy zawodowe, kiedy założycie swoje wspaniałe rodziny. Możecie do nas nimi pochwalić. Będziemy na was. Drodzy rodzice, wiem, że dzisiaj targają wami przeróżne emocje. I szczęście. I poczucie pięknie spełnionego obowiązku. I radość. Ale gdzieś tam też w tył głowy tam jest niepokój, to będzie dalej. Bez obaw z tym państwem. Daliście waszym dzieciakom tyle ciepła, tyle miłości, takie pokłady bezpieczeństwa, że to do was wróci. Wasze dzieciaki poradzą sobie w każdej chwili i w każdym momencie.